pomoc, Kilica. Nasz pałac został wybudowany w latach 1602 do 1610 na fundamentach wcześniejszego zamku przez kasztelana Wojciecha Badniewskiego Herbunowina. W pierwszej połowie XVII wieku Jerzy Zbarski przebudowywuje pałac i park w stylu włoskim. Kolejni właściciele pałacu to Konstanty Wiśniowiecki i Stanisław Warszycki, który pałac otacza fortyfikacjami bastionowymi oraz fosą. W pierwszej połowie XVIII wieku pałac jest własnością Marii Westlów Sobieskiej, żony króla Jana III Sobieskiego i zostaje przebudowany na styl francuski. Kolejni właściciele pałacu to Christian August Moes i Leon Epstein. Lata 1906-1945 pałac należy do rodziny Arkuszewskich. Po II wojnie światowej w pałacu zostaje urządzony dom dziecka, a później zakład poprawczy. W 1989 roku pałac nabywa Barbara Johnson-Piasecka, która postanawia go odrestaurować i udostępnić do zwiedzania. Pojawienie się dawnych potomków właścicieli sprzed wojny niweczy niestety te plany i pałac w dalszym ciągu niszczy je. W swojej historii pałac został dwukrotnie zdobyty przez Szwedów w 1655 roku podczas potopu i w 1705 podczas wojny północnej.